W momencie mamy ostatni telefon, więc po raz ostatni dzisiaj kogo witam, kogo goszczę? Witamy, tutaj Bydgoszcz się kłania. O mój Boże. Na sam koniec. Tak, na sam koniec. Denis taki niby prawinny jak z ciebie, a tu chodzą pogłoski, że ty taki prawinny to ty nie jesteś. Tak? A przedstawisz się kolegę, jesteś z Bydgoszczy? Tak, jest. Dawaj. Co mam ci dać? No, przedstaw się. Ostruda, tu mnie znajdziesz. Słuchaj, jak chcesz mi zadać pytanie o prawilność, słuchaj mi, nie przerywaj mi teraz. Jak chcesz mi zadać pytanie, słuchaj, zadajesz mi pytanie o prawilność, o charakterność, o jakieś zasady, to się pierw przedstaw. Nie przedstawiaj się, to z tobą nie rozmawiam i ci nie odpowiadam na pytania. Masz je, ja to się przedstaw. Imię, nazwisko, ksywka, skąd jesteś? Proste chyba, tak? Czy nie? No jasne. No to słucham. No to Czarek Ruciński. Czarek Ruciński z Bydgoszczy, tak? Tak. No? Coś wątpię, że to jest Czarek Ruciński z Bydgoszczy. A masz kolego mój numer? Masz mojego Instagrama? Napisz, spotkam się bardzo chętnie i porozmawiamy. Okej, nie ma sprawy. Okej, odezwij się, pozdro. Pozdro. Dobrze, Czarku, czy masz jeszcze jakieś pytanie? Co za świr? Nie świr, tylko prawdę mówię. Jaką prawdę? No, jakie pogłoski chodzą. A to, że pogłoski chodzą. Skoro wierzysz w pogłoski, nie w czystą prawdę, no to już jest twój problem, nie mój. Ja nie mam z tobą nic do zarzucenia i tyle w temacie. No Czarku, bo nie zadałeś pytania, więc zadaj pytanie. No zadałem pytanie. Czemu taki jest za kamerami, a tak naprawdę to jest, nie jest taki, jaki za jakiego się podaje? No ziomek, no to jak mnie znasz, jak mam ci to powiedzieć? Najlepiej wprost. Tutaj jestem akurat bardzo pozytywną i grzeczną osobą. Telewizor nie potwierdzi. Nie chciałbyś mnie poznać na żywo i na pewno gwarantuję ci, że nie miałbyś odwagi powiedzieć mi tego prosto w twarz. To ci gwarantuję. Zdziwiłbyś się, ale ja tylko ci mówię, jakie pogłoski chodzą. Dobrze, okej, w porządku. Bardzo chciałbym się zdziwić, bardzo o tym marzę. Czekam już od 5 lat na to. Okay. I nadal się nie mogę doczekać. Jeśli masz charakter, napisz do mnie. Twoje imię, nazwisko już znamy. Jeśli masz się, ja spotkamy się. Nawet możemy to publicznie opublikować. I udowodnij to, że masz kurwa i się ze mną spotkaj. I powiedz mi to prosto w twarz. Czekam na telefon, no. Dobra, na Instagramie się odezwę. Na Instagramie się odezwij, no. Masz jeszcze jakieś pytanie? Tak, do Alana. Proszę bardzo. Dawaj. Alan, jak tam przygotowania, widzę, idą pełną parą. Tak, powiem ci, że bardzo mocno się przykładam. Ale powiem ci, w tej walce nie jestem za tobą. To dobrze. Przepraszam, ale to jest chyba największy twist. Jakby ja mam wrażenie, że kolega Czarek, w sensie Denis dokonał pierwszego... na koledze Czarku pierwszej masakracji i to jest pierwsze telefoniczne obsranie zbroi w historii. Nie obsranie zbroi. Ty Pawłowski, k***a, ty się obsrajesz na Fame MMA i co ty p***isz tutaj? Gonkasio, kto się k***a obsrał? No na pewno nie ja, na pewno nie ja. Dawno nie prawda. Co ty p***a? Jezus, ja z Denisem sobie wyjaśnijmy wszystko prywatnie. No dobrze. A ty się o to nie bój. Ale ja się nie przejmuję. Ja też się nie przejmuję. To ja wiem, co zrobimy. To ja wiem, co zrobimy, panie kolego, bo ja nie lubię konfliktu. Ja przyjadę razem z Denisem i razem sobie we trzech porozmawiamy, kulturalnie. Co ty na to? Dobrze, nie ma sprawy. No i spoko. Czy masz jeszcze jakieś pytanie, mordeczko? Kulturalnie, bez nerwów. No to wszystko. Dobrze. Niepotrzebna spinka. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. Fajnie, że byłeś. Pozdrawiamy Bydgoszcz, Ostrudę, całą ekipę. Poza.